Małgorzata Czekowska, ten nawet mieszkańca Sidra. Czy ja mogę prosić pana o ciszę? Proszę. Dziękuję. Ja mam pytanie do pana Wiesława Bonika. Panie Wiesławie, pan tutaj przedstawił dzisiaj piękną wizję rozwoju gminy. Wszystko w takich marzeniach, jako wizję, żadnych konkretów. Ja mam dzisiaj do pana pytanie, skąd pan weźmie na przykład 1 milion na Orliki, 4 miliony na wóz bolowy, który pan obiecał mieszkańcom wsi Bieniu, skąd pan weźmie 8 milionów, czy 7, załóżmy 5 na strefę gospodarczą gminy, skąd pan weźmie kasę na straży gminną, między innymi chodzi mi głównie o środki, skąd pan na to wszystko weźmie pieniążki? Te dane, które tutaj pani podaje, to mam wrażenie, że pani gdzieś jakby na koncercie życzeń nie była. Ale to są pana obietnice wyborcze. A może mi pani powiedzieć, gdzie pani je usłyszała? Od ludzi, którym pan to obiecywał. To znaczy się konkretnie? No, na przykład mieszkańcy otrzymali informację, że dostaną wóz. Ale konkretnie, kto to pani powiedział? To jest nieistotne. Ja myślę, że pani tutaj pani nie opowiada. Jak pani znajdzie jedną taką osobę, to pani skrzynkę wódki od razu staje. I będziemy razem widzieli. Ja pani tam na zmianę znajdę i nie będę tutaj skrzynkę, ja od razu staję. Czyli zakładamy, że to, co pan mówi, to naprawdę skłamał. To pani mówi kłamstwo, ja nikogo tego nie mówię. A ja wcale nie chodzę, żebym na przykład opowiadał jakieś brednie, które bym wtedy w ogóle nie pamiętał. Kolejne pytanie tutaj pan się zgłaszał, później pan zapraszam. Dziękuję. Moje nazwisko kierpię odpoczaniem ze miejscowości Łaz, Mirostowice Dolne tutaj. Mam pytanie od obu panów. Chodzi mi o ekologię, kanalizację. Od miejscowości Łaz, od samej góry, aż do Mirostowic spływają ścieki. I chciałbym dowiedzieć się propozycje i o szybkie, żeby to było rozwiązanie tego tematu, bo po prostu przejechać od Łazowa do Mirostowic to trzeba na autobus jechać. Nie? No ja powiem tak, jakbym mógł o tym teraz pomóc, natomiast nie jestem pracownikiem gminy i na razie nie mogę się wtrącać w to, co się dzieje w gminie. Jeszcze został tydzień czasu. Ja obiecuję, jeżeli zostanę wójtem, na pewno ten temat będzie bardzo szybko rozwiązany. Natomiast na dzień dzisiejszy, no nie odpowiem panu, co miałbym zrobić. Łask był razem z Mirostowicami do niej planowany do skanalizowania. Niestety ze względu na to, że zbyt mała ilość mieszkańców przypadała na kilometr kolektora ściekowego, został Łask odrzucony. Nie kwalifikuje się po prostu do skanalizowania klasyczną kanalizacją grawitacyjną czy pociśnieniową. Tutaj myślę, że w waszym przypadku pozostają jedynie przydomowe oczyszczalnie ścieków. Chciałbym po prostu jak najszybciej ten problem ruszyć. O ile będę miał taką możliwość. Jeszcze jedno. Pan pracuje w gminie dość długo w ekologii. Jak basen w Mirostowicach Dolnych jest, pan powinien wiedzieć, kolejka, to jest po niemiecka kolejka była węglowa i jest między Stawnikiem a Łazowem są w lesie dwa stawy. Te stawy były kiedyś ryby, łowiło się, a teraz to jest wielki zbiornik szampa. Taka prawda jest, bo nie wiem, ekologia widzę gminy w ogóle się tym nie zajmuje. I co teraz zrobić? Co z tym zrobić, co już jest? Jak się pozbyć? Ze ściekami mamy problem w całej gminie. Na przykład ostatnio prowadziłem rozmowy w Sieni Wyżarskiej. Jest grupa osób, która chce nową świetlicę, ale uświadamiam im, że oczywiście mieszkańcy mają najwięcej do powiedzenia, ale mają tak problem ze ściekami, problem mają z rzeką, która ich non-stop zalewa, nie mają boiska, kilka innych rzeczy. Na przykład pobocza, chodzi tutaj o chodniki, też nie mają.
myślę, że duże tutaj też jest pole do działania dla wójta, żeby mieszkańcom powolutku uzmysławiać, że możemy robić rzeczy, które może ładnie wyglądają, a nie są do końca wykorzystane tak, jakbyśmy oczekiwali, a są rzeczy, które są no, priorytetowe. I teraz póki co na to ja też najwięcej środków dawała i daję jeszcze. Ksiądz Brogosz, tutaj się parafii, ja się przygotowałem do tego spotkania z panami. Cieszymy się bardzo. Parę kart. Mamy do dzisiaj do wolno 4 dni. Czy były propozycje spotkań panów w innych, przynajmniej większych wioskach? Oprócz Mirosławi Dzielcz, Gazeta Wyborcza zrobiła spotkanie. Czy były takie możliwości spotkań? Bo mamy 4 dni i teraz po dzisiejszym spotkaniu to nie wiem, czy samochody jutro puścić po całej gminie. Kto ma na kogo ewentualnie głosować? No jednak ile tu mamy? Czytać w piątek regionalny. 30% mamy mieszkańców. No regionalnie mamy na gminie, na nie wiem tam 400-500 gminie egzemplarza, a ludzi mamy 13 czy 12 tysięcy. Nie? I mamy tu 30% Mirosławi Zdolnych, 20% Łazowa i tam jeszcze parę procent różnych wiosek. I teraz te osoby mają w całej gminie zdać relacje 27 wioskach. Czy były takie możliwości spotkania na przykład w Gieniowie, Już odpowiadam. Bynajmniej ja. Dzisiaj jest pierwsze, tak jak Robor zauważył, debata pierwsza, która jest zorganizowana przez Gazetę Regionalną. I jutro mam spotkanie w Gieniowie o godzinie 7. Chodzi o wspólne spotkanie. A wspólne to wspólne. Nie chodzi o to, że kandydat przyjdzie do kogoś do domu, da kartkę i... Nie. Mam. Wspólne, bo ludzie chcą wiedzieć, co powiedzą kandydaci obaj między sobą. Dobrze, to zrobimy tak. Moje inicjatywy były spotkania w Gieniowie, Marszowie, Złotniku, Drożdżowie i prawdopodobnie będzie jeszcze w Kadłubiu, prawdopodobnie. W związku z tym oficjalnie zapraszam kolegę Wiesława na spotkania, które z mojej inicjatywy lub inicjatywy wystąpiły czy wystąpią w tych miejscowościach. Tak mi się wydaje, że powinno być dwóch kandydatów, obydwaj na spotkaniach w danej wiosce. Bo ludzie chcą wiedzieć... Ja na przykład przedsiębiorca trendy zauważyłem. Pani Małgosia do mnie jakiś czas temu dzwoniła i mówi tak, nie znają pana ludzie w Grabiku, trzeba by było zrobić debatę. Tylko panią Gosię informuję, że było jedno zebranie, na które była bardzo duża frekwencja, przyszło może 30 osób na 900 mieszkańców Grabika. Potem było jeszcze jedno zebranie, przyszło 10 mieszkańców. Pan Marcin Urbaniak na przykład organizował w wielu miejscowościach zebrania i tak w Lubanicach frekwencja była 0. W Zorniku przyszło 11 mieszkańców, w Lubomyślu przyszło 6, w Mirosławicach, nie licząc pani Ciskowej i pana Witki, przyszły 3 osoby. Nie rozumiemy się. Ja odpowiem. Ja po prostu inną formę na przykład przyjęłem bezpośrednio jeździłem do mieszkańców, nie po to, żeby wyrzucać kartę, tylko żeby rozmawiać i odpowiadać. Ja już to mówiłem kiedyś i nasi mieszkańcy wiedzą, jeżeli świetlica jest otwarta wtedy, jak dzieci są w szkole, no to trudno, żeby coś się na tej świetlicy działo. Po drugie, jeżeli tu pan Leszek częściowo ma rację, świetlica powinna być darmowa dla wioski. Ja się pytam pana, czy pan na przykład dzisiaj zarezerwuje sobie świetlicę, jeden i drugi pan, świetlicę w Łazowie na czerwiec? Nie. Prawdopodobnie nie. Dlaczego? Ja powiem, a państwo potem się ustosunkujecie do tego. Wybudowaliśmy świetlicę dla miasta Szary. Dla miasta Szary, które mają też od czwartku do poniedziałku. Wioska świetlicy nie może skorzystać. Co pan Renato? Bardzo dawno to samo dostrzegliśmy, ale na przykład... Rozmawiając z mieszkańcami, że twierdzą, że ludzie w mieście nie wynajmą po tak niskich cenach obiektu, na którym mogą sobie urządzić wesele.
propozycje były na przykład, żeby co najmniej o 50% podnieść w stosunku do mieszkańców spoza gminy, a na przykład dla mieszkańców gminy, szczególnie dla osób, które działają w organizacjach społecznych, dodatkową zniżkę zrobić, żeby ich mobilizować tutaj do pracy społecznej. 50% to mało, ale jeszcze jedno pytanie ostatnie z rzędu szkołami. Bo szukamy pieniędzy, zawsze szukamy pieniędzy na różne rzeczy. Czy można robić, czy mogą być zespoły szkolne? Rozumiem, że chodzi księdzu o szkoły, zespoły szkół, szkoła podstawowa, gimnazja. Powiem tak, ministerstwo przymierza się obecnie, przymierza się do takiego rozwiązania. Przedszkola, szkoła podstawowa, gimnazjum, licea. To jest wersja ministerstwa, która już praktycznie rzecz biorąc, mieliśmy ostatnio spotkanie z panią dyrektor Departamentu Kształcenia i Pragmatyki Zawodowej w starostwie i powiedziano nam, że taka koncepcja jest. Szkoła podstawowa z przedszkolem, to będzie jeden zespół, gimnazjum z liceum ogólnokształcącym będzie tworzony drugi zespół. Właśnie, chciałem powiedzieć jedną rzecz. Problem polega na tym, że jak wiecie drodzy Państwo, organem prowadzącym dla szkół podstawowych i gimnazjów jest gmina, a dla szkół, liceum czy średnich jest powiat. No i tu na razie na tej stopie, powiem szczerze, nie wiem co się dzieje. Natomiast kiedyś było tak, kuratorium było bardzo przeciwne łączeniu szkół podstawowych z gimnazjum. Dlaczego? Dlatego, że twierdzili, po co było w takim razie wprowadzać system 6-letni, 3-letni, skoro dalej dostaje się 9-letni. Na dzień dzisiejszy powiem, że są takie zespoły szkół w innych gminach. Ale jak one funkcjonują, będą zobowiązane się dowiedzieć, czy jest to poprawa, czy nie jest to poprawa. Bo tak jak mówię, cykl kształcenia 8-letni był bardzo zamieniony, żeby było 6 i 3. Teraz jak się połączy z szkołą podstawową z gimnazjum, wychodzi 9-letni. Czyli praktycznie mówiąc, wracamy do tego, co było. Chociaż nie powiem, że tamten system był dobry. Chodzi o zarządzanie szkoły. Tak, bo wtedy jest jednym potrzebny dyrektor, jedna księgowa, jeden zespół, jeśli chodzi o